Szanowni Państwo, pokażę Wam trzecie warzywo, które po prostu leczy. Pokażę Wam perskie ziele. A cóż to jest? Nic innego, tylko polski szpinak. Tak wygląda, Szanowni Państwo, szpinak. Listki zielone, intensywne, zdrowe. Zaraz powiem Wam, na co ten szpinak można stosować. Obok oczywiście rośnie seler, o którym też mówiłem. Oczywiście na potencję, bo muszę to mieć. Szanowni Państwo, szpinak, czyli perskie ziele, przede wszystkim ma właściwości antynowotworowe. Przede wszystkim co robi jeszcze? Chroni przed miażdżycą. Jak ktoś ma anemię, to powinien wpieprzać szpinak. Jak ma ktoś za wysokie ciśnienie krwi, po prostu powinien jeść szpinak, obniżyć ciśnienie. I co dla naszych młodych kobiet, które uważają się, że są zbyt pulchne? Właściwości odchudzające ma. A jak ktoś jest zestresowany, to powinien też jeść szpinak. Ma dużo magnezu. Uspokaja też również. Działa uspokajająco. Obniża podatność na stres. Jak ktoś jest zestresowany, powinien jeść szpinak. Zapobiega bólom i zawrotom głowy. A kobiety w ciąży winny go jeść nagminnie. Wiecie dlaczego? Ponieważ jak jedzą kobiety w ciąży szpinak, to układ nerwowy u płodu rozwija się idealnie. Ale co? Też jest wada. Jak się ma w kamienie w nerkach, nie powinno się go jeść. I koniec. I takie właściwości ma ten nasz polski szpinak. A jak go przyrządzić? Czy w formie sałatki, czy w formie smażonej, czy w formie, wiecie, duszonej, na parze, na wodzie? To wszystko zależy od waszego pomysłu. Ważne, żeby to, co jest w nim, a jest duża ilość chlorofilu również, dotarło do naszego organizmu. I nasz organizm winien to strawić i leczyć to, albo zapobiegać może, niż leczyć. Dlatego, Szanowni Państwo, szpinak jest warzywem o nazwie też perskie ziele, bo on tam gdzieś z Persji został przywieziony. Dlatego polecam, jedzmy szpinak, nie bójmy się tego. I jeżeli mamy tunele puste, sadźmy to, bo to są lekarstwa. To jest tak jak z ptakami. Ludzie to jak ptaki. Na zimę muszą się napchać witaminami, aby nie chorowały. Tak samo ptaki, zauważcie, zbierają głóg, zbierają jakieś tam żurawiny, nie żurawiny, zbierają jarzębinę. Po co? Po to, żeby przetrwać zimę. Tak samo ludzie winni jeść takie rzeczy, które dadzą im taką maksymalną ilość witamin i minerałów, że pozwolą nam, że nie będziemy chorować. I tym optymistycznym akcentem szpinakowym chciałbym podziękować.